Pokój, dobro. Pomocarz? Kto to jest pomocarz? W ogóle, co to za słowo, pomocarz? Odkrył je, zdaje się, prorok Jeremiasz. Dzisiaj w pierwszym czytaniu, może nie tak dosłownie o nim nam mówi, ale to oczywiście połączenie dwóch innych słów, które określają Pana Boga. Potężny mocarz. Ktoś, kto odkrywa moc Pana Boga, jego potęgę i jednocześnie... Wierzy, że używa ich Pan Bóg na jego korzyść, na moją korzyść, więc jest mocarzem, ale takim, który pomaga, którego moc jest dla mnie. Nie służy jako broń przeciwko mnie, ale raczej jako lekarstwo, jako obrona, jako umocnienie. No i mamy w takim razie lekki skrót. Pomocarz, takim, kim się jest Pan Bóg i takiego Boga odkrywa prorok Jeremiasz. Nie robimy w tym tygodniu daje słowo przygotowanie. To jest takie rozważanie słowa na niedzielę pod kątem raczej językowym, historycznym, czy, czy takim kulturalno-społecznym, niż duchowym. Tym jest zawsze daje słowo. Więc tylko co dwa tygodnie robimy to przygotowanie, będzie ono za tydzień i jakby nie było miejsca, żeby, żeby dokładnie przeanalizować to pierwsze czytanie, ale ono jest niezwykle ciekawe. Tam się bardzo dużo rzeczy dzieje. Zobaczmy tak króciuteńko, tylko jak to mm, wygląda. Mianowicie. Yy, 12-13, no więc mamy 12 raczej tydzień. Yy, prorok Jeremiasz mówi: Słyszałem oszczerstwo wielu. To się rozwija. Sytuacja jest tutaj postępująca. Tych wielu zamienia się na wszyscy. Wielu mówiło o mnie źle, a teraz wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Czy to jest tylko wyobraźni proroka? Strach ma wielkie oczy. Czy rzeczywiście ta ilość ludzi się zwiększała? Przy czym mówić, że wszyscy są przeciwko mnie, to zawsze jest drobna przesada. Poza tym, że to zwykle też jest po prostu błąd logiczny. Ten duży kwantyfikator, który. Zakłada pewną znajomość wszystkich osób, jeśli mówię, że wszyscy są tacy, to znaczy, że każdego po kolei pytałem znam, a to jest raczej niemożliwe. No tak czy siak, kiedy słyszymy, dociera do nas w taki czy inny sposób, to, że ludzie są przeciwko nam, że mówią o nas źle, że planują działania przeciwko nam, czy to na zasadzie zemsty, czy Jakiegoś zaszkodzenia, to nigdy nie jest prosta rzecz. To, to zawsze i boli, przynosi strach, jakoś rozbija wewnętrznie, i tego dzisiaj Jeremiasz doświadcza. Jest też ta zmiana nagła. Zaprzyjaźnieni ze mną, ludzie w jakimś stopniu bliscy, którym trochę przynajmniej można było zaufać, nagle zmieniają się w prześladowców i złoczyńców. Czyli ludzi, którzy mają złe zamiary, chcą prześladować i czynić zło tym samym. Więc to jest połączenie absolutnie wybuchowe. I znajomość wcześniejsza, jakaś przyjaźń jest tu tylko na minus, ponieważ przyjaciel, albo przynajmniej znajomy, zna zwyczaje tej drugiej osoby, jeśli już nie jej słabe strony, które można w konflikcie potem wykorzystać, to przynajmniej ma takie informacje, które też będą przydatne. Jeśli chce się tę osobę zranić, jeśli chce się ją przynajmniej wystraszyć, jeśli już nie zaszkodzić. Więc ta zmiana też jest ogromnie niepokojąca z przyjaciół w ludzi, którzy prześladują, w złoczyńców. I jedyną rzeczą, która Jeremiasza trzyma przy zdrowych zmysłach w takiej sytuacji, bardzo niepokojącej, jest to, że Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Czyli odkrycie tego, kim jest człowiek, jego działań przeciwko mnie, czy przynajmniej jego planów, albo tylko samych słów przeciwko mnie, jest bardzo głęboko niepokojące. I ratunkiem tutaj jest nie odkrycie siebie, kim jestem ja, w znaczeniu, że mam taką siłę, aby się obronić, bo na jakiś czas to wystarczy, ale, ale w końcu staniemy wobec takiego problemu, czy to będzie człowiek, czy ludzie, czy jakaś sytuacja, wobec których będziemy zupełnie bezsilni. I wtedy. Odkrywanie siebie będzie tylko pogłębiało ten, ten niepokój, czy rozczarowanie, czy jakąś rozpacz. Stąd odkrywanie tego, kim jest Pan Bóg, dowiadywanie się, szukanie, kim On jest, jaki jest to jest dopiero ratunek, to jest dopiero odpowiedź na, na te niebezpieczeństwa, czy zagrożenia, które przed nami stają. Tym, co też niepokoi, to jest zmiana. Zmiana u Jeremiasza w pierwszym czytaniu, przyjaciół na złoczyńców, na prześladowców. I ratunkiem jest też to, że jedynym, który się nie zmienia, jest Pan Bóg. Jest potężnym mocarzem dzisiaj i będzie takim jutro, w każdej sytuacji. Pan Bóg nie zmienia się tak, jak my się zmieniamy w zależności od sytuacji. Często dopasowujemy się tak, żeby było trochę lepiej dla nas, żebyśmy jakąś korzyść odnieśli. Pan Bóg tak nie postępuje. On jest zawsze dobry, zawsze jest potężny i zawsze jest dla nas pomocą. W drugim czytaniu święty Paweł przypomina nam znowu Adama. To jest postać, która bardzo jest dla nas pomocna, ponieważ jest pewnym wzorem działania przeciwko Panu Bogu. W nim możemy odkrywać te mechanizmy naszego buntu, naszych nieposłuszeństw wobec Pana Boga, wobec Jego słowa. I dzisiaj ładnie święty Paweł używa takiego obrazu drzwi, kiedy mówi, że to przez Adama właśnie wszedł grzech na świat, a przez grzech śmierć. Jako, jako konsekwencja grzechu, jako skutek grzechu, czyli coś, co jest absolutnie z grzechem nierozerwalne, jest, jest związane z grzechem. I można to sobie wyobrazić w taki sposób, że wąż nie był w stanie włamać się do serca Adama, do jego życia, natomiast mógł pukać i mógł rozmawiać z nim przez drzwi. I. Zdołał na tyle Adama przekonać, że ten otwiera drzwi, które można tylko było otworzyć od środka. Z zewnątrz wąż nie mógłby się włamać na siłę, ale tak Adama przekabacił, oczywiście to bardziej była rozmowa z Ewą, ale mówimy tak ogólnie o człowieku, że ten otwiera drzwi i wpuszcza grzech, bo otwarcie drzwi samo jest nieposłuszeństwem. Nie chodzi o to, kto jest za drzwiami, nie chodzi o to, co tam jest, ale... Sam fakt otwarcia drzwi, Pan Bóg mówił: Nie otwieraj, ponieważ to sprowadzi na ciebie śmierć. Pan Bóg mówi jasno, bardzo konkretnie mówi jego słowo. To nie jest słowo powiedziane do Adama z gniewem, to nie jest zakaz, który ma ograniczyć wolność Adama. To nie jest coś, co ma pokazać, że Bóg Adamowi nie ufa, że mu źle życzy, albo że y, Pan Bóg się na niego gniewa. Ten nakaz, który Bóg daje, czy zakaz nie wolno ci spożywać tego owocu, nie wolno ci otwierać drzwi, y, to jest coś, co ratuje Adamowi, czy co ma uratować Adamowi życie, coś, co jest wyznaczeniem pewnego, pewnej granicy między życiem a śmiercią. Po to, żeby Adam, wybierając życie, czyli posłuszeństwo, uznał, że to Pan Bóg jest jedynym, który ma prawdę. Jako jedyny jest, jest najpotężniejszym Panem. I Adam tego nie robi. Adam wybiera otwarcie drzwi, wpuszczając do swojego życia. Grzech, czyli nieposłuszeństwo, odrzucenie słowa Pana Boga, no i jako konsekwencję tego yy, śmierć, która sobie spokojnie może wejść do serca Adama, do serca Ewy, a przez nich na wszystkich nas. Ta śmierć to nie tylko umieranie jako takie, ale to także umieranie ze strachu. To także paniki, które mamy, te niepokoje, które dręczą nas, które... Sprawiają, że zupełnie inaczej widzimy już to, co nas otacza. Strach nie zmienia rzeczywistości, zmienia nasze patrzenie, nasze serce i obrazy, które podsuwa nam strach, są w stanie zmienić nasze decyzje, są w stanie wpłynąć na, na naszą wolę. Bardzo dramatycznie to pokazane jest w Księdze Rodzaju, kiedy Adam chowa się przed Panem Bogiem, kiedy ze strachu. Ucieka i sam się tym samym oddala od Pana Boga. To jest to oderwanie się od Pana Boga jako konsekwencja grzechu. Nie jest to żadna kara, nie jest to żadna decyzja Pana Boga. Jest to absolutnie działanie Adama, które niestety jest zawsze z grzechem związane. Uciekanie przed Panem Bogiem, banie się go. I Pan Jezus w Ewangelii dzisiaj mówi nam rzecz ciekawą, bo mówi aż trzy razy: nie bójcie się, i to jest dla nas zrozumiałe. Wielokrotnie Jezus w Ewangeliach mówi: Nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. Czy to na morzu, czy to tam, czy to siam, w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. Niekiedy się określa, że 365 razy Pan Jezus w Ewangelii mówi: Nie bójcie się, ale to, to, to nie jest tak. Jest, czy, czy w całym Piśmie Świętym nawet nie ma aż tylu razy? tak jakby na każdy dzień roku Pan Jezus mówi, nie bójcie się. No, niemniej do tego, by się nie bać, do odwagi nas zachęca. Ale jednocześnie zaskakuje nas troszeczkę, bo mówi w tej samej dzisiejszej Ewangelii jeden raz, bójcie się. To brzmi jak przedziwny nakaz do tego, żeby odczuwać strach. No to jak? Nie bójcie się trzy razy, a jednak za chwilę bójcie się. Co prawda tylko raz, ale jednak jest. Oczywiście możemy to zrozumieć Widząc, co dalej mówi Pan Jezus, do kogo odnosi ten strach? Nie bójcie się ludzi, nie bójcie się tego, co mogą Wam zrobić. Dlatego, że strach, tak jak Adama, może nas paraliżować, może sprawić, że zatruta będzie zaatakowana strachem nasza wola i nie będziemy w stanie już pełnić woli Pana Boga. Nie będziemy w stanie Mu być posłuszni, jeśli dopuścimy strach do serca. On z pewnością będzie atakował, ale nie jest w stanie zmienić strach rzeczywistości. To my sami, strachem powodowani, przerażeni, zatruci, dopuszczając go do serca, pozwalając mu mówić, możemy zmieniać rzeczywistość na gorszą, czyli taką, która jest oderwana od Pana Boga, podejmując decyzje, które będą nas od niego oddzielać, tak jak Adam, który od Pana Boga ucieka. Więc Jezus mówi Nie bójcie się ludzi, no ale jak się nie bać? Jak W sytuacjach, kiedy ludzie mają na mnie wpływ, choćby tak jak Jeremiasz, kiedy same ich słowa mogą mnie przestraszyć, ich plany wobec mnie, ich groźby, co wtedy? No, ratunek jest taki sam jak u Jeremiasza, tak samo i, u, i w Ewangelii. Poznanie, kim jest Pan Bóg, jest potężnym mocarzem, to jest pomocarz. Ktoś, kto ma władzę nad. Całą rzeczywistością, nad okolicznościami Twojego życia, nad wszystkimi ludźmi absolutnie i chce Ci pomóc. Ale jeśli nie będziesz dopuszczał go do serca, tym samym będziesz trzymał go z dala od siebie. Pan Jezus mówi: bójcie się tego, który może wtrącić do piekła. I oczywiście chodzi o Ojca, nie tego, który czyha na to, tylko by nas w ogniu piekielnym spalić, ale bardziej chodzi tu o to, co Jezus mówi na końcu, kto się. Nie przyzna do mnie przed ludźmi tego, ja się nie przyznam przed Ojcem. Rozumiemy to przede wszystkim jako danie świadectwa, jako objawienie Pana Boga mm, światu, ludziom, ale także y, możemy to rozumieć w kontekście pierwszego czytania, kiedy mówi Jeremiasz: Tobie bowiem powierzyłem swoją sprawę. To sprawę bycia atakowanym, sprawę zemsty, którą planują przeciwko mnie ci dawni przyjaciele, którzy dziś stali się złoczyńcami. I powierzyć Panu Bogu sprawę, to znaczy pozwolić Mu działać tak, jak On chce, to znaczy ufać, że On jest lepszy ode mnie w planowaniu mojego ratunku, że jest lepszy ode mnie w przeprowadzeniu planu ratowania mnie, zmiany mojej sytuacji, czy też zmiany tych ludzi, którzy mogliby mi zaszkodzić. Danie Mu pełnego pozwolenia na robienie tego, co On chce, ze mną, z moim życiem, z moją przyszłością. Taka zgoda, która nie jest tylko mieleniem językiem, która nie jest tylko pustymi słowami, nawet wyrażonymi na modlitwie, ale jest czymś, co powtarzamy, co jest decyzją, co pojawia się wciąż na modlitwie i co odnawiam. Bardzo często myślę o tym, mówię i proszę też yy, Pana Boga o pomoc. I jako Pewną ilustrację tego, że Bóg jest pomocarzem, Pan Jezus daje te dwa przykłady, bardzo oczywiste w tym znaczeniu, że one są łatwo dostępne dla nas. To są wróble, które fruwają i czasami spadają na ziemię, umierając, i nasze włosy, które codziennie wypadają, tracimy codziennie, nie wiem, ze 100 włosów może, czy ileś tam. Ale są sytuacje, kiedy tracimy ich o wiele więcej i to już jest sygnał, że coś się dzieje. Jednak ani jeden włos nie spadnie nam z głowy, ani jeden wróbel nie spadnie na ziemię bez wiedzy Pana Boga. U Was są policzone wszystkie włosy na głowie, a żaden wróbel nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Jeśli w czym się zwola Pana Boga, to jest to równoznaczne z tym, że to jest dobre. Nawet jeśli wróbel spada na ziemię, jeśli dzieje się coś, co nam się nie wydaje dobre, nie wydaje nam się y, czymś, co do dobra prowadzi, to jeśli jest to wolą ojca, to znaczy, że jest to dobre. I Pan Jezus mówi o, o tych wróblach spadających na ziemię, i o włosach spadających na ziemię, że nic nie spada na ziemię bez woli ojca, bez jego wiedzy. Czyli to by znaczyło o tyle, że. Jeśli Pan Bóg dopuszcza do sytuacji, kiedy wypadają nam włosy, na przykład kiedy rwę sobie włosy z głowy sam w sytuacji jakiejś rozpaczy, to znaczy, że Bóg ma rozwiązanie tej sytuacji. Każda sytuacja, która na mnie przychodzi, trudna, bolesna, jakieś doświadczenie, Ojciec ma rozwiązanie tej sytuacji. I pytanie, czy ja w to wierzę? Czy wierzę, że On ma rozwiązanie, czy raczej, że ja sam muszę jakieś rozwiązanie znaleźć, zdobyć? Wywalczyć sobie może u drugiego człowieka, niszcząc go, zabijając go słowem, czy jakimiś gestami, czy zachowaniem. I to byłoby przyznanie się do Ojca, do Pana Jezusa przed ludźmi, czyli uznanie, że to On ma rozwiązanie moich sytuacji, moich problemów. Nie ja sam muszę je odkrywać, zdobywać, ale. Moją bronią jest ufność wobec Ojca, czyli wiara w to, kim On jest, że jest pomocarzem. Zatem Pan Jezus mówi, bójcie się Ojca, który jest w niebie, ale nie na wzór Adama, który bał się panicznie. To, to było przerażenie i krył się i odchodził od Niego, rezygnował z Niego, więc musiał robić wszystko po swojemu. Ta decyzja Adama oczywiście była podyktowana przez strach, ale nie uciekał Adam, czy nie krył się przed Bogiem z racji tego, kim Bóg był, czy jaki był Bóg, ale krył się Adam ze względu na to, co on myślał o Panu Bogu, jaki obraz Pana Boga w sercu sobie stworzył i rzeczywiście takiego Boga trzeba byłoby się bać, Boga, który idzie ukarać, który czyha na nasze błędy i z radością wtrąca wstrętnych grzeszników do piekła. To... Sam bym się takiego boga bał i bym był pierwszy, który miałby na tysiąc metrów Mistrzostwo Świata. Po prostu złoty medal, bym w siedem sekund dobiegł. No bo nie chcę, żeby Bóg mnie wtrącił do piekła i nie chcę takiego Boga znać, nie chcę być blisko takiego Boga. Ale to jest fałszywy obraz, który podpowiada strach, który dopuszczamy do serca, nie rozważając o Panu Bogu, nie rozmawiając z nim, nie, nie spoglądając na niego. Pan Bóg jest pomocarzem, jest potężny i chce pomagać. Chce Tobie pomóc, chce być w Twoim życiu, chce Je prowadzić. Naszym zadaniem jest to, aby mu na to pozwolić, aby zgodzić się na to, by Pan Bóg był Panem naszego życia, naszych decyzji, naszej przyszłości. Jako się rzekło, w najbliższy piątek o godzinie 19 będzie rozważanie daje słowo przygotowanie. Czyli omówienie liturgii Słowa na 12, czyli 13, niedzielę zwykłą, a trwają teraz rekolekcje. Walka duchowa, część czwarta, one z, od piątku do niedzieli, o godzinie 21 na Zoomie. Jeśli ktoś chciałby jeszcze się dołączyć w niedzielę wieczorem, to może to zrobić, nawet w sobotę wieczorem oczywiście, pisząc szybciutko maila na adres rekolekcjęmałpa dmk.pl. Wszystkie informacje dotyczące naszych działań, zwłaszcza głoszenia słowa, rekolekcji, różnych wydarzeń, modlitwy, także uwielbienia z prośbą o uwolnienie, znajdziecie na stronie Franciszkanie.tv, na naszym Facebooku Franciszkanie.tv, ale najlepiej się zapisać na newsletter na stronie Franciszkanie.tv na górze po prawej i tam y, wpisując swojego maila będziecie mogli otrzymywać wszystkie informacje drogą mailową właśnie. Jeśli ktoś chciałby wspomagać nasze działania, to też na stronie Franciszkanie.tv można to zrobić. Jeśli chodzi o modlitwę, o uwolnienie z uwielbieniem, na razie jej nie będzie, bo ja teraz będę na rekolekcjach, więc prawdopodobnie nie będę miał tam możliwości. Chyba żeby się to udało, no to wtedy taką informację podamy. Ale na razie zdaje się, że w najbliższym tygodniu nie będzie to możliwe. Mówię o tym, bo jest faktycznie trochę pytań dotyczących tej modlitwy. Więc jeśli tylko będzie to możliwe, to na pewno ta modlitwa na YouTubie się pojawi na żywo i Yy, damy taką informację. To chyba wszystko. Pokój, dobro.